Witam serdecznie, nazywam się Dawid160.pl, a to są wyzwania widzów, czyli teleturniej, do którego zgłosić się może nawet najprostszy Kowalski. Wydaje się nieprawdopodobne, a jednak wystarczy śledzić zaledwie 3-punktową instrukcję i voilà! Poznajmy graczy, którzy właśnie instrukcję prześledzili i dzięki temu są z nami. KVBus1337, zwany też jako Kuba9000. Czarny Wilk. Mnichu. Piotrunio XS oraz Grefmaster. Przed nami kolejna część programu, czyli eliminacje. A eliminacje to nic innego jak czyste, niczym pokój izolacji w The Wall, losowanie. Zapewne ciekaw jesteście, czyja trasa zostanie wylosowana. Przyznaję, że też zacieram ręce, z jaką trasą się za chwilę zmierzymy. Czas się zatem przekonać. Zaczynamy. Pierwsze eliminacje już za nami, a naszym pierwszym graczem w studiu jest Grefmaster. Witam cię, Grefmasterze. Twoja trasa nazywa się Snowy Curve. Ciekawi mnie, dlaczego ta nazwa jest po angielsku, ale to już bez większego znaczenia. Oczywiście wymyślać możecie dowolne nazwy dla swoich tras, nawet możecie i po japońsku, ale generalnie nie polecam, bo mogę nie zrozumieć. W każdym razie przed nami trasa śnieżna i jeśli mnie pamięć nie myli, to będzie pierwsza trasa właśnie śnieżna. Także zapowiada się bardzo ciekawa gra. No to rozpoczynamy kolejne wyzwanie widza. Jak wspomniałem, pierwsza trasa śnieżna, więc bardzo jestem ciekaw, jak nam pójdzie. Tym bardziej, że Grefmaster jest ogólnie debiutantem, także bardzo ciężko przewidzieć, jak sobie poradzimy z tą trasą właśnie. Czy przejdziemy ją błyskawicznie, czy może wymagana będzie ostatnia próba. Zobaczymy, a może będzie coś po środku. No dobrze, na razie wiemy, że trasa ta jest dość długa, bowiem złoto wynosi 55 sekund 31 setnych. Czyli dość sporo. Dobra, na razie idzie dość nieźle. Chociaż już tutaj kilka błędów popełniłem. Więc na pewno nie będzie to przejazd na autora, jak mniemam. Ale przynajmniej dojedziemy do końca, moi mili, i zobaczymy, jaki będzie rezultat. 55,87 setnych, czyli będzie srebro. Tak jest. Mamy srebro. No, nie powiem, zaczynamy dość delikatnie, bo tylko dwa medale, srebro. Ale myślę, że potem będzie już znacznie lepiej i zdołamy osiągnąć znacznie więcej. No dobrze, mamy 55 sekund, prawie 56 i kontynuujemy tutaj grę. Postaramy się oczywiście ten wynik przebić. No, jak widzimy, na złoto już brakuje niewiele, bo raptem pół sekundy. Oj, to nie wyszło. Dobra, 500. No tutaj no, nie starczy, ale zobaczcie, już przewaga większa jest. Aj, kurczę. No ta pętelka musi wyjść. Ciekaw jestem, ile tutaj Grefmaster zdołał osiągnąć. Myślę, że coś koło 52 sekund. Dobra. No jedziemy naprawdę dobrze. Sekunda przewagi. No, tyle to na złoto by starczyło, na pewno, niewątpliwie. Dwie sekundy nawet. Chyba, aj kurczę, uderzyłem. Ale chyba nie stracę przewagi zbytnio. Dwie sekundy nadal. No, tylko że tutaj już może nie być za różowo. Ale może na złoto wystarczy. Tak jest, moi drodzy, 200 przebiliśmy złoty czas, coś niesamowitego.
A już myślałem troszeczkę inaczej. Znaczy bardziej pesymistycznie oczywiście. No, jest złoto, czyli brakuje nam już tylko jednego medalu do zwycięstwa. Poznajmy zatem czas odpowiedzialny za czas autora i tutaj widzimy, że Grefmaster zdołał osiągnąć 53 sekundy i 29 setnych, czyli dokładnie 2 sekundy zdołał szybciej pojechać od nas. No dobrze, zobaczymy, czy będzie to możliwe, czy może niekoniecznie. No i tutaj jedziemy wolno, za wolno zdecydowanie. Dobrze. Aj, niedobrze. Chociaż już wcześniej popełniłem błąd. No, wydaje mi się, że trzeba najechać na turbo, żebyśmy mogli tutaj właśnie szybciej przejechać ten odcinek trasy. Tak, bo jak testowałem tę trasę, to no bardzo często właśnie przejeżdżałem wolno ten fragment. Także tutaj trzeba koniecznie na to turbo najechać, żeby przynajmniej dotknąć właśnie tego pola przyspieszającego. Aj, gdybym tylko trafił, to może byśmy mogli powalczyć dalej, a tak musimy powtórzyć przejazd. No, może być słabo tym razem. No i słusznie. Na razie ostatnia próba nam nie grozi, choć oczywiście może to się zmienić w każdej chwili. No może nie w każdej, bo jeszcze kilka prób na pewno mamy. Niemniej jednak trzeba się skoncentrować, bo gdy ta ostatnia próba nadejdzie, no to już może nie być za wesoło. Nie, tutaj nie zdołamy raczej duszka wyprzedzić. Chociaż popełniłem dość spory błąd w tunelu. No i gdyby nie ten błąd, to może byśmy już autora mieli, ale to ciężko powiedzieć, czy tak by było. Okej, jest dobrze, moi mili. Jedziemy dalej. 28 setnych. Dobra, jest dobrze. Sekunda przewagi, czyli jeszcze jedna sekunda więcej i już by wystarczyło. 2 sekundy, no tyle już by starczyło, moi mili. I czyżby? Tak jest, 51 sekund i 5 setnych. Zatem udało się, moi mili. Mamy autora. Przechodzimy do podsumowania. Podoba mi się trasa, osobiście nie mam większych zastrzeżeń, ale co zwróciło moją uwagę, to to, iż mamy tutaj specjalne plansze wykonane przez Grefmastera, które są odtwarzane, tak jak tutaj możecie zauważyć na podglądzie. No, całkiem mi się to podoba, aczkolwiek byłoby naprawdę fajnie, gdybyś zamiast swojego logo umieścił logo programu Wyzwania Widzów, to dopiero byłoby interesujące. Dla mnie spokojne 7,5 na 10. A już za moment kolejny gracz. Kto nim będzie, tego dowiemy się zaraz po przerwie. Do zobaczenia za chwilę.
Jesteśmy już po pierwszej grze, jak widzicie, rozegrana trasa zniknęła już z listy, teraz szanse mają pozostali zawodnicy. I zgodnie z umową, eliminację numer 2 zapraszam. Komputer tym razem wyłonił czarnego wilka. Oczywiście jest to osoba o tym pseudonimie, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest dosłownie wilk o czarnej sierści, ale nieważne. Mamy kolejną trasę, tym razem będzie to trasa zatytułowana Witamy w mieście. To zawitajmy do tego miasta i zobaczmy, co tam się wydarzy. Jesteśmy już na miejscu akcji, no i zobaczmy, jak tutaj nam pójdzie. I z tego co widzę, mamy GPS-a, także skorzystajmy z niego. I przyjrzyjmy się tutaj przejażdżce, którą tutaj mamy. I z tego co tutaj możemy dostrzec, 56 sekund to jest czas na złoto, a kolejne medale to już sekunda więcej. No i tak, to jest klasyczny wyścig. A warto wspomnieć, że od poprzedniego odcinka mamy dwa nowe tryby rozgrywki, które już nawet zdążyłem zaprezentować. To jest tryb ewolucji i tryb pojedynku. Jeśli chcecie, by wasza trasa została rozegrana w trybie ewolucji, wystarczy, że w edytorze trasy właśnie zaznaczycie, ustawicie ten tryb ewolucji. Natomiast tryb pojedynku wymaga od was załączenia... oprócz trasy oczywiście, powtórki waszego przejazdu na trasie, z którą chcecie, żebym się zmierzył, wiadomości prywatnej. A właśnie, dobrze, że te dwa słowa, wiadomości prywatne, padły z moich ust, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale za niedługo mają te wiadomości zostać usunięte kompletnie z YouTube'a i już nie będzie można ich ani wysyłać, ani przeglądać. Ani czytać. Także wygląda na to, że będę musiał zmodyfikować jeden z punktów regulaminu. Jeszcze się zastanowię, gdzie będziecie mi wysyłać trasy, choć najprawdopodobniej będziecie mi na maila wysyłać, ale to jeszcze przemyślę ten temat. No dobrze, a na razie skupmy się na jeździe. Oj, tutaj kompletnie nie wyszło. Wiemy już, jak trasa wygląda, także teraz możemy już się zabrać do pracy. O, to wyszło fajnie. No i tutaj z tego co widzieliśmy, tak, wskakujemy do wody. Nie zdziwię się, jeśli to jest nawiązanie do 40 odcinka Włosej Trackmanii, gdzie główny bohater wpadł do wody i nie mógł się z niej wydostać, niestety. O, to wyszło naprawdę fajnie. Jedziemy dalej. Dobrze. Jakoś udało się wydostać z wody. O, dobra. I teraz wjazd do tunelu. Swoją drogą, bardzo mi się podoba ten fragment. I ta pętla również. Zobaczmy, 53,60. Czyżby autor? Tak jest, moi mili. No, powiem szczerze, że miałem obawy. Zdążyliśmy tę trasę przejechać przed sygnałem oznaczającym upływ czasu, co oznacza, że tej gry nie będziemy już kontynuować, bo zdobyliśmy już wszystkie medale, ale jakby nie patrzeć, no naprawdę niewiele zabrakło i byłoby inaczej. Przyznam szczerze, że Czarny Wilk popisał się naprawdę sporą kreatywnością. Bardzo mi się podoba trasa, aczkolwiek mam zastrzeżenia co do dwóch momentów. Pierwszy moment to taki, gdzie trzeba trafić na takie małe wzniesienie, a drugi to właśnie
właśnie ten moment, gdzie trzeba odpowiednio wyjść z wody, co może być kłopotliwe. Nad tymi momentami bym popracował. Cała reszta generalnie bez zastrzeżeń, także będzie wysoka nota 8 na 10. Gratuluję. Dziękuję za uwagę, jak i też za trasy, które dziś przechodziliśmy, a w kolejnych wyzwaniach widzów znów zagramy na czyjejś trasie, a będzie to któraś bądź któreś z tych 5. Nie możecie tego przegapić. Jeżeli pragniesz wystąpić w programie, zapraszam. Nie musisz wysyłać żadnych SMS-ów, wystarczy śledzić instrukcje i już witamy w programie. Do zobaczenia zatem albo tu w studiu, albo przed monitorami.